Twoja krew przelana jest, ona wykupiła z grzechów mnie. Jezusa krew przelana jest, ona wykupiła z grzechów mnie. Jezusa krew przelana jest, ona wykupiła grzechów cię. Tak, właśnie ciebie wykupiła. Ciebie, który to słyszysz, ciebie, który się tu odwracasz, ciebie wykupiła krew Chrystusa. To On przyszedł jako człowiek, aby umrzeć za każdy błąd, który popełniłaś w życiu. Za ten mały i za ten duży. Za każdy błąd umarł Chrystus, ale śmierć go nie zatrzymała. On zmartwychwstał i żyje dzisiaj we mnie, ale nie zawsze tak było. Kiedyś w ogóle nie interesowało mnie to, czy w ogóle Bóg istnieje. Wychowałam się w domu, w którym alkohol niestety był na porządku dziennym. Moja mama bała się, ja bałam się również. Nie myślałam w ogóle, że jakiś Bóg istnieje. Zastanawiałam się tylko, dlaczego to życie tak wygląda. I kiedyś w rozpaczy zawołałam do Niego. Czy jeżeli w ogóle jesteś, to pokaż mi się, to zmień moje życie. Całe moje życie tak naprawdę było w strachu i w bólu. Całe życie szukałam miłości, bo nie miałam jej w relacji z tatą. Szukałam jej w związkach, ale to nic mi nie dało. Szukałam jej w imprezach i to też mi nic nie dało. Ale gdy zawołałam do Boga, czy On w ogóle jest, On naprawdę przyszedł do mojego życia. Kiedyś ktoś mi powiedział, że On mnie kocha. Oczywiście w ogóle Mu nie uwierzyłam, bo powiedziałam, że jeżeli Bóg mnie kocha, to moje życie by nie wyglądało w ten sposób. A On powiedział mi tylko jedno słowo. Powiedział mi jedno zdanie. Nie poznałaś tej miłości. Nie dotknęłaś jej, ale ona jest. I bardzo mnie to zastanowiło. Zaczęłam go wypytywać, dlaczego on tak wierzy, dlaczego on tak mówi. I zaczęłam czytać kiedyś Pismo Święte, Ewangelię. I zobaczyłam, jak niesamowity był Jezus. Klęknęłam w pokoju swoim i powiedziałam: Boże, ja chcę, żebyś był w moim życiu. Chcę, żeby moje życie całkowicie się zmieniło. Wiem, że umarłeś za moje grzechy, za moje błędy. Wiem, że zmartwychwstałeś. I ja chcę, żeby to było w moim życiu. I tak się stało. Doświadczyłam obecności żywego Boga. I to spotkanie całkowicie zmieniło moje życie. Całkowicie. Dzisiaj naprawdę jestem szczęśliwa. Dzisiaj jestem zdrowa. Dzisiaj nie mam w ogóle strachu, nie mam lęku. Bo wiem, komu zaufałam, bo tam na krzyżu 2000 lat temu umarł Jezus i On zmartwychwstał i żyje we mnie dzisiaj. Dzisiaj mogę wam powiedzieć, że moje dziecko zostało uzdrowione z alergii. Nie przez to, że brał lekarstwa, tylko dlatego, że uwierzyliśmy, że na krzyżu każda choroba została na Jezusie. Zostałam uzdrowiona z bólu kręgosłupa, z rwy kulszowej i wielu innych dolegliwości. I dzisiaj, jeżeli ty masz jakiś problem, jeżeli ty zmagasz się z czymś, czy to będzie nauk, czy to będzie choroba, ja cokolwiek, przyjdź tutaj, położymy na ciebie ręce, spotkasz się z żywym Bogiem. Zaprowadzimy cię tam, gdzie jest wolność.